Cześć, z tej strony Mikołaj. W tym materiale chciałem Wam opowiedzieć o takim, myślę, częstym dylemacie, czy wybrać dobrą ramę aluminiową, czy tanią ramę karbonową. I tutaj nie chodzi o to, który materiał jest lepszy, bo generalnie bądźmy tutaj szczerzy, że karbon to jest lepszy materiał do budowy roweru, dlatego że rama karbonowa będzie lżejsza, będzie miała oczywiście lepszy stosunek sztywności do wagi. Dodatkowo można ją tak zbudować, że będzie dużo bardziej komfortowa w aspekcie tłumienia drgania. No i wreszcie rury karbonowe mogą mieć bardzo ciekawe kształty, można lepiej formować jakby kształty. To jest szczególnie ważne w rowerach górskich z pełnym zawieszeniem, czy na przykład w rowerach szosowych, gdzie tam jest ważna aerodynamika. Więc generalnie umówmy się, że karbon to jest bardziej zaawansowany materiał, jakiego używają producenci do budowania ram rowerowych. Natomiast nie zawsze, moim zdaniem, warto w ramę karbonową iść. Często jest taka sytuacja, zwróćcie uwagę, kiedy jeden rower to jest topowy model aluminiowy, oparty na fajnych komponentach, a w tej samej cenie można już kupić podobny, powiedzmy, model karbonowy, który będzie miał tanią ramę karbonową, bo to też trzeba powiedzieć sobie, że są różne ramy karbonowe i gorsze komponenty. I mając ten dylemat właśnie, że tak powiem, na tacy, warto czasami się zastanowić, czy już iść w karbon rzeczywiście, czy warto iść w karbon w ogóle wtedy, czy nie lepiej wybrać rower oparty o dobrą ramę aluminiową. I właśnie tym zagadnieniem chciałem się dzisiaj zająć, bo tak jak mówię, nie chcę mówić, że rama aluminiowa jest lepsza czy gorsza, bo ona generalnie, można powiedzieć, że tej takiej skali ogólnej jest gorsza, ale często okazuje się, że rama aluminiowa będzie lepsza niż rama karbonowa i tak jak powiedziałem, tym się właśnie zajmujemy. Mam tutaj kilka punktów, które Wam przedstawię. Zaczynam od punktu pierwszego, czyli waga. Waga, trochę przekornie od tego zaczynam, bo nie uważam, żeby to było najważniejsze tak naprawdę, ale waga to jest coś, na co Wy jako klienci patrzycie najczęściej i mówicie, kurczę, nie będę brał ramy aluminiowej, bo powiedzmy karbonowa MTB waży 1000, na przykład tam 100 czy 200 gramów, a taka powiedzmy średniej klasy, a aluminiowa 1600, 700, 800 gramów. I oczywiście to jest prawda. Rama aluminiowa zawsze będzie cięższa niż rama karbonowa. Natomiast zwróćcie uwagę, że te różnice wcale nie są takie duże. Dlatego, że zaawansowana rama aluminiowa będzie ważyła, powiedzmy sobie, bierzemy MTB Hartel XC, będzie ważyła 1500-1600 gramów, a tania rama karbonowa może ważyć podobnego typu 1400 gramów, 1450 gramów. Ja się nawet spotkałem, kiedyś miałem taką ramę, która ważyła 1580 gramów karbonowa w moim rozmiarze 21 cali. Także te różnice w wadze, w masie ramy, kiedy mówimy o topowej ramie aluminiowej, a taniej ramie karbonowej, jest, owszem, ale to jest często 200 gramów, 300 gramów, to są często bardzo małe różnice i to wcale nie jest tak, że producenci są sprytni, tak? Oni podają nam, no nasza najnowsza rama karbonowa waży powiedzmy 900 gramów, ale to waży ta najlepsza rama, ta najwyższa w kolekcji, a ta najtańsza często potrafi być nawet pół kilo cięższa od tej topowej i o tym warto pamiętać, że owszem, w takim rowerze wciąż karbon będzie lżejszy, natomiast to aluminium wcale nie musi być dużo cięższe, wyraźnie cięższe. Myślę, że nie ma co więcej o tym mówić, bo to jest jasne. Natomiast pamiętajcie, że ta waga po prostu nie będzie aż tak duża różnica. Drugi punkt to jest geometria roweru i nowoczesność roweru. I tutaj bardzo dużo zależy od producenta, bo często bywa tak, że w kolekcji powiedzmy na 2024 rok obieramy topowa aluminiowa, najtańsza karbonowa mają tą samą geometrię, więc są tak samo, że tak powiem, nowoczesne. Ale bywa tak, że na przykład dany producent korzysta przez wiele lat z jednej formy do ramy karbonowej i powiedzmy przez pierwsze 4 lata robi w niej jakiś tam model, powiedzmy topowy, a przez kolejne utrzymuje tą ramę w produkcji, ale już robi to z innego karbonu, gorszej jakości właśnie materiału i na przykład buduje ramę właśnie w oparciu o tą formę do tańszego modelu. I wtedy może być na przykład tak, że w danym sezonie mamy do czynienia, że rama aluminiowa jest już nowoczesna, ma na przykład bardziej progresywną geometrię, większy tire clearance, powiedzmy inne mocowanie osi kół, a ich najtańszy model karbonowy będzie bardziej przestarzały. To w ogóle jest charakterystyczny temat w takich markach, które są tańsze. Nie mówię tutaj o topowych tam producentach na rynku, ale często jest tak, że jest wiele marek, które są powiedzmy okazyjne cenowo, tak? Że patrzycie, wow, rama karbonowa tutaj kosztuje rower cały 7000 zł, ma jeszcze rebę, czy tam jakiegoś SIDA nawet, że super promocja i w ogóle. Natomiast jak wejdziecie w szczegóły tego roweru, to widzicie, że okej, to jest fajna propozycja, ale okazuje się, że geometria jest przestarzała, że osie kół są już na przykład stare, a nie boost, że po prostu widzicie, że to jest rower, który jest konstrukcją sprzed 8 lat na przykład. I może być tak, że niezależnie od tego, że ta rama jest
nie wiem, lżejsza, że tu mi drgania, że może jest nawet jakaś, nie wiem, sztywniejsza, tu a tam bardziej miękka, czego byśmy chcieli od roweru na przykład, bo wiadomo, że rower nie może być wszędzie sztywny, bo to jest bez sensu. On ma być sztywny w pewnych obszarach, a w innych ma być podatny na wyginanie. Że taki rower karbonowy właśnie okazyjny, że tak powiem, czyli ten taki tani karbon, on będzie gorzej działał niż nowoczesna rama aluminiowa. I zresztą to widzimy w testach rowerów. Kiedy jeździmy na różnych rowerach aluminiowych, nowoczesnych, to naprawdę te rowery jeżdżą świetnie i te ramy, mimo że są ze stopu aluminiowego, potrafią całkiem fajnie tłumić drgania. Więc powiem Wam szczerze, że na tym takim polu, tak jak mówiłem, przy tej wadze zawsze karbon będzie lżejszy, ale niewiele. A na tym polu geometria i nowoczesność, czyli tym takim drugim punkcie, powiem Wam, że bądźcie czujni, bo często bywa tak, że lepsza będzie nowoczesna rama aluminiowa, nowa, z nowej kolekcji, oparta o jakieś fajne technologie wykonania, niż właśnie taka stara, przestarzała rama karbonowa, która, okej, rower jest nowy, ale technologicznie on jest powiedzmy przed 10 lat, nie? I to jest ważne, żeby o tym na to patrzeć, bo to potrafi bardzo dużo wpłynąć na jakość jazdy i nie zawsze po prostu złoto to się świeci, tak? I tutaj myślcie o tym bardzo przy zakupie roweru, że trzeba to o tym pamiętać. Lepsze nowoczesne alu niż przestarzały karbon. Punkt trzeci, jakość wykonania. No tutaj bardzo dużo zależy od producenta, tak? Od tego, kto tą ramę dla danej marki wykonuje, bo potrafią być różne rzeczy, ale ja tak sobie zawsze myślę i tak o tym mówię. Jeżeli dana rama aluminiowa to jest topowa rama, no to w niej musi być zachowany pewien poziom, tak? Pewien poziom stopów, pewien poziom wykonania, pospawania. To wszystko musi być zachowane, żeby ta rama jakby wytrzymała swoje parametry. Przede wszystkim niskiej wagi i wysokiej sztywności, jednocześnie oczywiście wytrzymałości, to jest jakby jasne, nadrzędne. Tanie ramy karbonowe też muszą trzymać te normy, ale jeżeli spojrzycie na rowery od środka, tak kiedy ściągniecie sobie komponenty, widelec, powiedzmy, nie wiem, rury wyciągniecie wszystkie, mówię tutaj o sztyce i tak dalej, często zobaczycie, że te tanie ramy, to szczególnie widać przy główce ramy, te tanie ramy karbonowe mają mnóstwo jakiegoś w środku syfu, jakichś elementów nieobrobionych, jakichś postrzępionych fragmentów tworzywa karbonowego, tam sobie można wręcz rękę skaleczyć, jak się włoży do środka. I to pokazuje, że ta jakość wykonania tych tanich karbonowych ram, ona często jest nie do końca dobra. Po drugie, pamiętajcie o tym, że te ramy tworzy człowiek, to znaczy, że warstwy karbonu, płaty karbonu układa człowiek i teraz im coś jest bardziej oszczędzone, tym najczęściej robią to mniej wykwalifikowani pracownicy albo robią to w większym pośpiechu. Nie chcę też tego tak tłumaczyć, tak? Ale pamiętajcie o tym, że przy ramie karbonowej jest więcej potencjalnych miejsc, gdzie można popełnić błąd w produkcji, niż przy ramie aluminiowej. Takie jest moje zdanie, chociaż nie jestem inżynierem, też żeby to była jasność. Natomiast jak tak patrzę na rowery globalnie, to generalnie patrzę na to, co przychodzi do redakcji na testy i tak dalej, to często widzę, że w tanim rowerze, bardzo tanim rowerze, są świetnie wykonane ramy aluminiowe, a w tanim karbonie potrafi być rama karbonowa, która jest po prostu słabo wykonana. I teraz to, że będzie takie wykonanie, nie musi rzutować źle na jakość jazdy. No, powiem Wam więcej, marki topowe, czołowe potrafią mieć ramy, które są krzywe, tak? Mają jakieś dziury na rurze, bo coś zostało źle ułożone. I to nie są jakieś takie rzeczy, które się zdarzają rzadko. To się spotyka w rowerach topowych marek, które są na rynku uznawane za te najlepsze. No, także to jest coś, co widzimy generalnie. Także jeżeli chodzi o jakość wykonania, to trochę jest tak, że trzeba być czujnym, trzeba być ostrożnym, ale ja bym tak zakładał, że jednak topowa rama aluminiowa będzie lepiej wykonana niż rama karbonowa, taka podstawowa, najtańsza, oszczędzona. I to też jest fakt. Jeżeli chodzi o sztywność i tłumienie drgań, to jest punkt czwarty, no to powiem tak, no karbon jest tym materiałem wspaniałym, że rzeczywiście możemy tak tą ramę wyprodukować, tak ją zaplanować, tak ten karbon poukładać, że rzeczywiście rama może być jednocześnie sztywna bocznie i podatna na pracę w zakresie tutaj góra-dół, czyli podatna na jakby ten dawanie nam komfortu podczas jazdy. I faktycznie, no tutaj ciężko jest powiedzieć, żeby aluminium mogło podskoczyć, że tak powiem, do karbonu, bo faktycznie, że tak to wygląda, że karbonowe ramy są po prostu bardziej komfortowe i ten stosunek właśnie sztywności do masy plus to, że jeszcze dają tą amortyzację, no jest taki niespotykany w aluminium i rzeczywiście ciężko jest, żeby rama aluminiowa była i sztywna, i komfortowa, chociaż ponownie znam przypadki kilku takich rowerów na rynku, na których miałem okazję jeździć, że no, rama była tak dopracowana, tak fajnie były te rurki aluminiowe wyprofilowane, wycieniowane w odpowiednich miejscach, że też te ramy były komfortowe, a jednocześnie były wystarczająco sztywne, więc tutaj bym nie mówił, że na 100% zawsze jest karbon królem, ale jeżeli mamy tak globalnie na to patrzeć, no to też w kwestii sztywności i tłumienia rama karbonowa jest odrobinę lepsza. No i punkt taki ogólny, myślę piąty, warto o tym powiedzieć, jak te rowery jeżdżą. On wynika z tych wszystkich pozostałych wcześniejszych punktów. Ja Wam powiedziałem
dużo bardzo rzeczy. Myślę, wydaje, że one są ważne, tak? Ale generalnie tak, w aspekcie wagi wygrywa karbon, w aspekcie geometrii i nowoczesności moim zdaniem wygrywa alu, w aspekcie jakości wykonania moim zdaniem wygrywa też alu, w aspekcie sztywności i tłumienia wygrywa karbon, czyli jest remis, tak? 2-2. I teraz jak te rowery jeżdżą, to jest najważniejsze. Moim zdaniem, jeżeli ja miałbym wybierać sobie teraz rower i wziąć na przykład okazyjnego karbona za 8000 i topowego alminiaka za 8000, to bym wziął topowego alminiaka, dlatego że prawie na pewno w tym alminiaku będzie po prostu bardziej nowoczesna rama, która będzie miała fajniejszą geometrię, będzie to fajniej jeździło niż ten stary karbon, ale to jest moje prywatne zdanie. Wy możecie mieć swoje, zresztą fajnie by było, jakbyście się swoim zdaniem w komentarzach z nami tutaj podzielili. Na koniec zostawiłem punkt 6, pozostałe wyposażenie. Oczywiście możecie być pewni, że rama karbonowa będzie droższa, to znaczy, że jeżeli rower kosztuje ten 8 i ten 8, to aluminiowy będzie miał lepsze pozostałe wyposażenie. Jeżeli mówimy o rowerze jako o kompletnym produkcie, gdzie jest jeszcze amortyzator, czy tam widelec w rowerze szosowym, że jest jeszcze grupa napędowa, że są hamulce, że są inne komponenty, to no, uwierzcie, że dobry amortyzator w ramie aluminiowej, a słaby amortyzator w ramie karbonowej, no to znowuż wolałbym mieć rower aluminiowy z dobrym widelcem, bo naprawdę ten system, ten układ, jaki tworzy właśnie rama, amor i koła, on jest bardzo, bardzo ważny w rowerze. Oczywiście kierownica i tak dalej, ale to jest taka podstawa, która sprawia, jak rower się tam się prowadzi potem w terenie. Ja bym wolał właśnie mieć rower, który, jeżeli mam jakąś określoną kwotę i nie mogę jej przekroczyć, wziąć sobie rower aluminiowy, lepiej wyposażony, niż karbonowy, gorzej wyposażony. Chociaż zawsze się mówiło, bierz lepszą ramę, bo kiedyś doinwestujesz. Okej, jak doinwestujesz, to okej, ale jeżeli nie, to właśnie brałbym lepiej wyposażony rower oparty o dobrą, podkreślam, dobrą, nowoczesną ramę aluminiową. No i na koniec pytanie, co wybrać? No to słuchajcie, myślę, że po tym materiale już każdy wie, co wybrać, bo... A może i nie wie, bo dylemat zawsze pozostaje. Ale na pewno wiecie i widzicie, że rama karbonowa tania to nie jest ta sama rama karbonowa, co rama droga. I o tym warto pamiętać i tak na to patrzeć, że jeżeli macie do wyboru przestarzałą ramę karbonową, która jest okazyjna tak naprawdę, bo jest właśnie przestarzała, to być może nowoczesna, topowa, dobra rama aluminiowa będzie lepsza. Ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, miejcie uwagę te wszystkie aspekty, o których Wam mówiłem i podczas każdego wyboru, każdej decyzji zakupowej patrzcie na rower właśnie przez te wszystkie pryzmaty, obejrzyjcie go dokładnie podczas zakupu, poczytajcie gdzieś na forum, poczytajcie może opinii, poszukajcie też ludzi, którzy takie rowery gdzieś tam rozebrali, kiedy widzieli, jak one są wykonane, zważcie może, zobaczcie te różnice, bo naprawdę może się okazać, że no po prostu karbon nie będzie warty tego, żeby na niego patrzeć, a może się okazać, że jednak właśnie jest to okazja. Tak jak powiedziałem, każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Myślę, że to wszystko w tym temacie. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górze, jeżeli Wam się podobało oraz suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału na YouTubie. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.